Woody Allen, to bohater naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Katowice razem ze mną Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry pani Urszulo. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Rozpoczynamy drugą część opowieści o tym niezwykle oryginalnym artyście współczesnego kina, no bo to i reżyser, i scenarzysta, i komik i dramatopisarz i aktor i aktor oczywiście również wspominałyśmy już że na dodatek jest muzykiem wprawdzie twierdzi że amatorem i nie, nie najwyższych lotów jednakże bardzo chętnie chodzą go widzowie oglądać i słuchać także była okazja aby posłuchać jak gra na klarnecie Udyalen w Katowicach w Centrum Kultury imienia Krystyny Bochenek. Podale Radia w 2011 roku wystąpił no ale my w suplemencie obiecałyśmy że mniej już będziemy mówić o tej artystycznej Stronie życia Woody'ego Allena, a powiemy o tej drugiej, czyli o jego zamiłowaniu do kobiet, ponieważ miał trzy żony i to nie było jego ostatnie słowo, bo to nie były jedyne związki, w jakie się zaplątał. Tak. Woody Allen zawsze mówił, że kocha kino, muzykę i kobiety. No i nie był gołosłowny. Więc zdecydowanie nie. No, do kina chodził zapamiętale. Gra, co tydzień w jednym i tym samym pubie, pubie. od Ponad 40 lat z zespołem, no i zaliczył mnóstwo kobiet, przy czym nie jest to atrakcyjny mężczyzna, natomiast jest tak szarmancki, tak uroczy, że kobiety lgną do niego. Nie ma podobno kobiety, która potrafiłaby się mu oprzeć. Natomiast Woody Alan o wszystkich ze swoich partnerkach mówi pozytywnie z jednym tylko wyjątkiem. Pierwsza żona była cudowna, ale małżeństwo się nie udało, bo jak sam Woody Allen twierdzi, był za dużym cymbałem i jej nie dorównywał. Drugie małżeństwo, które zapowiedziało się cudownie i które w początkowej fazie naprawdę szalenie funkcjonowało, również się rozpadło. Tutaj Allen znowu wziął winę na siebie, twierdząc, że nie dorósł jej swojej wybrance do piętnie przeczytał tych książek, Które, które powinien przeczytać, żeby były tak nawiązać z nią, warte, żeby zawiązać więź, tak? z nią intelektualną więź, był zbyt niedojrzały, zbyt głupi i zbyt egoistyczny, niemniej i zrobił najlepsze co mógł dał żonie wolność. wolność. Potem było, był cały szereg różnych innych kobiet, a związków nieformalnych. Się. Trzeci związek, związek, który na całym jego życiu zaważył i który go prześladuje do tej pory. Tą wybranką była y, kobieta, z którą był przez y, prawie 13 lat, Mija Faro. Ale ten związek nie zakończył się małżeństwem. Nie, był bardzo dziwnym związkiem, bo, bo mieszkali, bo mieszkali u siebie. On u siebie, ona u siebie. <noise> ona z dziećmi, a on sam. Ona. Y, jedynym ustępstwem takich na rzecz tej wspólnoty były noce Mija Faro spędzane u niego. Na to Natomiast podobno Woody Allen nie spędził ani jednej nocy w nowojorskim mieszkaniu. Mi, ale miał kilka nocy w jej wiejskiej posiadłości, co było zawsze dla niego udręką, bo Woody Allen jest strasznym hipochondrykiem i bał się wszystkiego: kleszczy, komarów, a poza boi tym. Boi się też latać. Ma lęk przed lataniem samolotem. To, Ma tych fobii trochę. To też, z jednym wyjątkiem, ten wyjątek stanowią luksusowe jety. I wracając do natury, wszystko go gryzło, drapało, stanowiło zagrożenie życia. Także tak szybko, jak się dało, zawsze stamtąd uciekał z aktorką dla której to był trzeci duży związek, bo pierwszym był Frank Sinatra, drugim znany muzyk, trzecim był Woody Allen, miała dziecko. Czy miała to dziecko, czy no nie miała, to jest kolejna zagadka. To był, gdyż... jest właściwie syn, no i pojawiły się pewne wątpliwości całkiem niedawno, bo to tak z 2013 rok chyba po raz pierwszy Mia Farrow powiedziała w wywiadzie, że tak naprawdę to nie jest syn ale na tylko Franka Sinatry. Tak, natomiast córka Franka Sinatry twierdzi, że to jest niemożliwe, bo musiało być, to było... To być chyba wirtualne poczęcie, bo oni nie tylko, że ze sobą nie żyli, nie widywali się, a ich rozmowy ograniczały się do piekielnych awantur. I to awantur ze strony mi głównie o pieniądze, No ale Woody ja... powiedział, że to nie jest wykluczone, nie jest że być wykluczone, może to jest nie tak nie może nie przeciwko nie ma nic przeciwko temu kocha jak swoje. I może nie tak płaci. Płacił nie to nie było nie dziecko, gdyż może ma czwórkę własnych dzieci i 11-oro adoptowanym. W tym dwoje z różnych... wspólnie z Woody Malenem. Mhm. Podobno jedno z Woody Allenem, no, natomiast dwoje. adoptowanych jest. Dwójka. No dwoje, tak. Ja że tak. dwoje adoptowanych, tak, w tym dwoje, tak. wśród tych adoptowanych dwoje z Woody Allenem, oprócz owego syna, który biologiczny jest, ci nie wiadomo, jakoby czy do... jest. Tak, nie wiadomo, czy do jakoby końca. Tak. jest. Jakoby jest. Czyli syn biologiczny plus dwoje adoptowanych dzieci. Dzieci, które Woody Allen bardzo yy, kochał. I wokół których rozegrała się ogromna tragedia. Tragedia rozegrała się w momencie, jak Mia Faro przyłapała go na romansie z kolejną córką. Była to również adoptowana córka, pierwsza dziewczynka adoptowana Sun Lee, koreanka z koreańskiego, zaleziona w koreańskim sierocińcu w wieku siedmiu lat, gdzie sierocinie, Znalazł ją z kolei na ulicach, wygrzebującą ze śmietników jedzenie. Ojca nigdy nie udało się ustalić, natomiast udało się ustalić, że matka była prostytutką i wyrzuciła dziewczynkę na ulicę w wieku pięciu lat. Sun jest 35 lat młodsza od Woody'ego, ale podobno Mija no, traktowała ją jak służącą, jak opiekunkę do dzieci, choć nie tylko ją. Y, to znaczy Mija w ogóle wszystkie swoje dzieci bardzo źle traktowała. O czym mówią zgodnym, mówi zgodnym chórem, Trójka. Dwoje dzieci y, trzyma ostro stronę mi, ale chyba nie mogło być aż tak różowo w tym mm, związku czy tym, w tym traktowaniu dzieci, gdyż dwójka dzieci mi popełniła samobójstwo. Jest to dwójka adoptowanych dzieci. Natomiast kolejną córkę, również adoptowaną, gdy miała, gdy Mia stwierdziła, że ma. Ja ją po prostu wyrzuciła z domu i córka trafiła do szpitala tak dosłownie z ulicy i tu miała szczęście w postaci partnera Mi, czyli Woody'ego Allena. Woody Allen był tą osobą, który Pomógł już wtedy młodej kobiecie umrzeć z godnością, bo płacił wszystkie rachunki. Zresztą on wszystkie rachunki płacił za wszystkie dzieci, wszystkie szkoły, wszystko. Natomiast. No właśnie, w momencie... bo powiedzmy, że długo te dzieci walczyli mi ja przeciągała na swoją stronę właśnie te dzieci, Woody Allen właściwie nie mógł się za bardzo z nimi spotykać. Czasem tylko z tym biologicznym synem. No ale na wszystkie zasądzone były alimenty i Woody Allen, tak jak pani powiedziała. Bez oporów wszystko płacił. płacił, i jeszcze Mia, odkrywszy romans Woody'ego Alena z tą najstarszą córką, posądziła go o molestowanie seksualne tej właśnie ich wspólnie adoptowanej córki, Dylan. Dziewczynka miała wtedy 7 lat, i Mia to wykorzystała w sposób bardzo brutalny. Proces trwał bardzo długo. Zatrudniono najlepszych ekspertów. Podobno proces i ekspertyzy kosztowały 7 milionów dolarów. Tak Wszystko Długo to pokrył tak. Woody Allen i wszystkie orzeczenia co do jednego są zgodne, że nigdy nie doszło do molestowania. No tak, ale nad Woody Malenem jak gdyby. To te, odium tak. wisi. Natomiast odnośnie tej najstarszej córki, z którą się potem ożenił i z którą jest nadal w związku, związku do dziś tak. Sun Li mia rozpowszechniła taką y, pogłoskę, że on ją zgwałcił, czemu zaprzecza i całe życie zaprzeczała y, Sun Li Zostali małżeństwem, zostali bardzo szczęśliwym małżeństwem. Adoptowali dwie dziewczynki? Adoptowali jedną Amerykankę, drugą chyba Chinkę albo Wietnamkę, to już nie pamiętam. Dzieci są zakochane w Woody Allenie, obie córki. Woody Allen uwielbia swoje dzieci i uwielbia żonę. Jest to Związek, który trwa już bardzo wiele lat. On ma w tej chwili 86, 6. ona ma 51, są prawie 30 lat już razem. Od 97 roku. 7 roku. Mhm. I yy, nie 24. było w tym, w tym czasie żadnej zdrady małżeńskiej z żadnej ze stron. Są małżeństwem trzymającym się za rączki i to nie tylko publicznie przed kamerami, ale wszyscy znajomi twierdzą, że zgodnym chórem, że ona rządzi, Alan się podporządkuje, podporządkowuje i jest bardzo szczęśliwy. Jedyne awantury, które wynikają, to wynikają, jak Woody Allen zawsze po południu zaczyna grać bez ostrzeżenia, bo to wtedy Sun Li ma ten przywilej, że wsadza sobie zatyczki do uszu. do uszu. Jak się rozlegnie ten dźwięk klarnetu, podobno ciarki po plecach chodzą. No, ale jak no, wiemy, do pubu publiczność chodzi o wali drzwiami, łama, prawda? drzwiami i mm, oknami. No i to jest ten jego taki, jak zawsze mówi, super szczęśliwy związek i Największe szczęście w życiu, jakiego spotkało, dar losu, dar niebios. O ile coś takiego istnieje, jak twierdził De Allen, to jest właśnie Sun Li, najwspanialsza kobieta na świecie, którą Mia Farrow zawsze uważała za upośledzoną. Tak, uważała, no, że jest po prostu kretynką. Kretynką, że umysłowo jest niezdolna do niczego i której zrobiła okropną krzywdę, prowadząc do dość dużych zaburzeń, nie tylko psychicznych ale również fizycznych, bo miała teorię, że jeżeli ją powiesi za nogi, to krew odpłynie, do, krew mózgu, odpłynie tak. do mózgu, mózg się lepiej ukrwi i to I wpłynie na Andrzejsza, inteligencję tak. dziecka, czy też zmieni jej kretynizm. Zrobiła jej w tym ogromną krzywdę, dlatego że Sun Li do dzisiaj ma zaburzenia bardzo duże błędnikowe z tego powodu. I jeszcze jedna rzecz, jak się dowiedziała o romansie z Woody Allenem strasznie ją yy, pobiła do tego stopnia, że ona ma do tej pory przykurcza łydek. Natomiast bardzo długo Suni milczała na temat tego czy doniesienia o molestowaniu seksualnym ze strony Woody'ego Allena mogły być prawdziwe czy nie. Dopiero parę lat temu chyba już rzeczywiście po bardzo wielu latach związku z Woody Allenem, gdy powiedziała się na ten temat oczywiście zaprzeczając wszystkiemu, tak. że jest to niemożliwe. W momencie kolejnej nagonki, dlatego że Mija Farau i syn Woody'ego Alena, który zmienił nawet nazwisko na Farau, wszedł w struktury HBO tej sieci i pod wpływem matki, pod której bardzo mocnym jest, doprowadził do nakręcenia serialu, który miał pierwszy odcinek chyba dwa miesiące temu premierę, gdzie zbierano dwa lata materiały do tego i przy okazji za sprzedaną historię Mia znowu skasowała bardzo dużo pieniędzy i wtedy Sun Li, jak się dowiedziała o tym, jak już spoty reklamowe leciały na temat tego serialu, zabrała głos i wyjaśniła całą sprawę. I tu nie była jedyna, bo poparł ją brat, adoptowany syn Woody'ego Woody Alena i Mi Faro. Natomiast co do pozostałych dzieci, dwójka, właśnie biologiczny syn Alena albo Sinatry plus Dylan, ta rzekomo molestowana dziewczynka, dziewczynka w, dzieciństwie. w dzieciństwie przybrała stronę, czy wzięła stronę matki, natomiast pozostałe dzieci, które są jeszcze przy życiu, kategorycznie odmówiły wypowiadania się na ten temat. Na ten temat. Drodzy Państwo, tyle teraz o związkach Udiego Alena, natomiast więcej o nim, o jego życiu zawodowym, o jego życiu prywatnym, o jego dzieciństwie, o jego rodzinie, i jest to także dowód na jego ogromne poczucie humoru w książce, którą polecamy Państwa uwadze. Zatytułowaną, ta książka jest zatytułowana Apropo niczego, jest to autobiografia. Już sam tytuł jest przewrotny i wspaniały rzeczywiście autobiografia, gdzie opowiada o całym swoim życiu, poczynając od podłej dzielnicy, w której się urodził, o swojej żydowskiej rodzinie, o pierwszych przeżyciach w kinie o pierwszym małżeństwie i pierwszej podziwianej kobiecie, drugim małżeństwie, o skandalu wokół jego osoby, jak bardzo mu zaszkodził, o filmach, które nakręcił, o podziwie dla wielkich twórców, książka dla Miłośników kina, Myślę, że dla, dla amatorów teatru, tak. dla entuzjastów dobrych biografii, bo to jest naprawdę wspaniale napisana biografia, i dla miłośników wspaniałych skrzących się do książek. Jedna z najlepszych pozycji na naszym rynku, jaka się ukazała moim skromnym zdaniem. Drodzy Państwo, Woody Allen był bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli mają Państwo ochotę na spotkanie z nim, to można sięgnąć po książkę, albo po prostu można obejrzeć któryś z jego filmów. Bardzo dziękuję. Urszula Pawlik była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Agnieszka Strzemińska, kłaniamy się nisko i do usłyszenia.